Czy wszystkim, dzisiaj na temat expose premiera Mateusza Morawieckiego, czy zapewnienia Mateusza Morawieckiego rzeczywiście zostaną zrealizowane, czy przez PiS, kontrowersje wokół tak naprawdę expose, ponieważ pewne punkty, czy podpunkty właśnie w tej expose budzą kontrowersje. O tym wszystkim porozmawiamy sobie w dzisiejszym filmie. Jestem też ciekaw waszej opinii, żebyście napisali, co na ten temat sądzicie. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucasz nowy filmik. No właśnie dzisiaj ekspozę premiera Morawieckiego. Ja tutaj będę akurat cytował za artykułem przedstawiony na rmf24.pl. Przedstawię wam, zostawię wam linka do tego źródła w opisie. Ekspozę premiera Morawieckiego. Najważniejsze punkty, tak? Brzmi ten tytuł tego artykułu. Joanny Potocki. No właśnie i tutaj mamy tak. Może przedstawię te punkty. Pierwszy punkt. Przebudowa systemu podatków i uproszczenie prawa podatkowego. Kolejne ulgi inwestycyjne dla najmniejszych firm. Estoński ci dla mikro i małych firm, czyli przesunięcie poboru podatku na moment wypłaty zysku przez spółkę. Koniec cytatu, tak? No i to jest też tak naprawdę pierwszy punkt, który budzi bardzo dużo kontrowersji. Nawet o tym mówił Jasnowic Jackowski: że zbyt duże obciążenie jest przedsiębiorców, tak? Zbyt duże obciążenie, jeśli chodzi o osoby prowadzące działalność gospodarczą. Teraz praktycznie ten tutaj ZUS wzrośnie o 200 zł od nowego roku, od 2020 roku natomiast teraz praktycznie ten ZUS to jest 1300 zł, potem będzie 1500 zł, tu nawet Jasnowiec mówił o tym, a co w przypadku, gdy na przykład jakaś osoba, która prowadzi działalność gospodarczą nie ma w danym miesiącu przychodu, czyli rzeczywiście rząd PiSu kompletnie zapomniał o ludziach prowadzących firmę, praktycznie kilka milionów działalności gospodarczych, do 10 osób o tych osobach zapomniano, tak, tutaj właśnie ten punkt brzmi w ten sposób, przebudowę systemu podatków i uproszczenie prawa podatkowego, kolejne ulgi inwestycyjne dla najmniejszych firm. <laughs> Przepraszam Was, ale mam kaszel. No właśnie, ulgi inwestycyjne dla najmniejszych firm, e, tak, no inwestycji inwestycjami, ale też duże jest obciążenie, jeśli chodzi o ZUS, tak, jeśli chodzi o te małe firmy. Następnie estoński CIT dla mikro i małych firm, czyli przesunięcie poboru podatku na moment wypłaty zysku przez spółkę. No ale pamiętajmy, że najwięcej w Polsce jest praktycznie działalności jednoosobowej, działalności gospodarczych, zatrudniających do 10 osób, tak? Spółek jest zdecydowanie mniej, najwięcej jest zwykłych działalności gospodarczych. Kolejny punkt, jeśli chodzi o ekspoze premiera Morawieckiego, modernizacja szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, dostosowanie programu nauki i szkolnictwa zawodowego do wymagań współczesnych gospodarek. Koniec cytatu. No, i to jest kolejny praktycznie punkt, który budzi wiele kontrowersji, bo tak modernizacja szkół, co to oznacza, tak? Jaka modernizacja szkół, co? Szkoły będą ocieplane, będzie komputer, Będą nowy sprzęt komputerowy w szkołach. Widać, że te szkoły już i tak są unowocześnione systematycznie. To nie jest tak, że są jakieś stare szkoły, w których nikt nie inwestuje, bo rzeczywiście, przynajmniej z tego co ja widzę, tak? może rzeczywiście są takie szkoły, które od 40 lat nie były remonty prowadzone i tak dalej. Natomiast wiele szkół jest modernizowanych, to też mają budżet dyrektorzy szkół, żeby mogli realizować tak te remonty w szkołach. Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, to już praktycznie był punkt, który był realizowany, tak, już były praktycznie podwyżki dla nauczycieli. Nie mówię, że to jest złe, pytanie jest o ile, tak, pytanie jest, czy nasz budżet to wytrzyma, czy nie będzie później taka sytuacja, że na przykład będzie wzrost wynagrodzeń nauczycieli kosztem na przykład zwiększenia tutaj tego pensum, tak, tego tygodniowego właśnie, bo to może być tak naprawdę spotkać się z protestem nauczycieli. Następnie dostosowanie programu nauki i szkolnictwa zawodowego do wymagań współczesnych gospodarek. No i to to też jest kolejny kontrowersyjny tak naprawdę punkt, ponieważ wiele osób twierdzi, że za dużo się gmera, brzydko mówiąc, zmienia, jeśli chodzi o system oświaty, tak, że to powinien być jeden system, jeden podręcznik, który powinien służyć praktycznie na lata, natomiast jeżeli co chwilę zmienia się praktycznie ten program, czy zawartość tego programu w danej, na danym poziomie, no to praktycznie co roku musi być inny podręcznik, inaczej redagowany, inne informacje powinien zawierać, no właśnie, i co to, to na pewno nie jest dobre, Poza tym, nie da się czegoś takiego zrobić jak dostosowanie szkolnictwa zawodowego do wymagań współczesnych gospodarek. Tak? Czyli co będziemy potrzebować mechaników więcej samochodowych, to będzie więcej zawodówek o, o profilu samochodowym to jest bezsensowne, to jest krótkotrwałe, tak, tu i teraz. Można zwiększyć, tak, etaty, czy tutaj jeśli chodzi o zatrudnienie nauczycieli, czy szkoły, tak, natomiast nie ma sensu działać tylko tu i teraz, tak, bo to wszystko idzie falami, tak, jest fala, że potrzeba hydraulików, jest fala, że potrzeba pielęgniarek, no nie ma sensu tego dostosowywać, według mnie przynajmniej, no bo zaraz będzie inna fala i znowu będzie trzeba się dostosować, tak. Trzeba po prostu prowadzić tutaj normalny system edukacji, natomiast jeżeli, że oczywiście zwiększone zapotrzebowanie to zwiększyć tutaj zatrudnienie nauczycieli ewentualnie przenieść szkoły do większych budynków tak żeby można było realizować Następnie tak, kolejny cytat z ekspozycji premiera Małowieckiego, zmiany przepisów dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, wprowadzenie pierwszeństwa pieszych jeszcze przed wejściem na przejście, wprowadzenie możliwości poruszania się bus pasem, gdy w samochodzie są minimum cztery osoby, zaostrzenie polityki karania pijanych kierowców, tak, pijanych właśnie kierowców, tutaj miała być zaostrzona kara. No na pewno jeśli chodzi o, tutaj koniec cytatu, na pewno jeśli chodzi o politykę karania pijanych kierowców, no to ona jest zbyt łagodna w Polsce, tak? To jest przerażające te statystyki, jak dużo praktycznie po polskiej droga jeździ pijanych kierowców potencjalnych morderców, tak? To, to, to niczym się nie różni pijany kierowca od takiego, który wychodzi z pistoletem i celuje pistoletem do ludzi, tak? Także no, to zdecydowanie te kary powinny być większe, ale ja zawsze mówiłem, nie kary więzienia, tylko kary finansowe, to były bardziej dokuczliwe, tak? Jeżeli na przykład byłoby małżeństwo, mąż by jechał pod wpływem alkoholu i by wiedzieli, że mają zapłacić za spowodowanie stłuczki, tak? Czy w wypadku setki tysięcy złotych, to nigdy w życiu żona by nie pozwoliła, ani nikt z członków rodziny na to, żeby taka osoba pijana wsiadła. Natomiast te kary są oczywiście no ale potem się okazuje, że i tak mnóstwo praktycznie tych kierowców jeździ pod wpływem alkoholu. Dla mnie rzecz absolutnie kuriozalna. Tak bardzo dużo przecież człowiek traci w momencie, kiedy jest pod wpływem alkoholu. W żaden sposób nie może wsiąść za kółko samochodu. Zmiany przepisów dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, wprowadzenie pieszeństwa pieszych jeszcze przed wejściem na przejście. No to jest na pewno tutaj dobra sprawa, ponieważ tutaj były sytuacje tego typu, że praktycznie pieszy ma pierwszeństwo jeszcze przed wejściem na. Pasy, tak. No to no, oczywiście to może być kontrowersyjne, bo jeżeli pieszy wtargnie, tak naprawdę, na te pasy, no to potem będzie wina po stronie kierowcy, tak. No więc tutaj no, nie chcę się wypowiadać, bo nie jestem ekspertem w tej kwestii. Na, naprawdę trzeba tutaj zasięgnąć opinii stowarzyszeń, tak. Jeśli chodzi o, które zajmują się pomocą osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych i tak dalej, specjalnych fundacji, żeby rzeczywiście wypracować tutaj konsensus. Natomiast czy to jest tak naprawdę punkt, który powinien premier Morawiecki przedstawiać podczas expose? to jest jedno z działań tak naprawdę w resorcie, tak, premiera. Natomiast nie, to nie jest jakby rzecz, którą powinien premier Morawiecki przedstawiać na ogół, tak, w expose powinien przedstawiać tak naprawdę pewne zarysy dotyczące polityki, no bo to są szczegółowe, tak. To znaczy, że co zaraz premier powie tutaj w expose, że nie wiem, zwiększymy mandaty za przekroczenie prędkości ze 100 zł na 110 zł, no to już jest troszeczkę absurd. Czyli to mi się nie podoba wprowadzenie możliwości poruszania się buspasem, gdy w samochodzie są minimum 4 osoby. No, to jest i dobre, i, i kontrowersyjne, bo zaraz będą się praktycznie tutaj tak my, pracownicy po pracy pakować w 4 osoby, po to, żeby korzystać z buspasa, albo z pracy, tak, będą korzystać tutaj, w, w kilku wsiadać, żeby korzystać, jechać szybciej buspasem. No nie wiem, to są przepisy drogowe, to trzeba było skonsultować, tak, jaki to ma wpływ, bezpieczeństwo, oceny, analizy. Następnie działań, działań proekologicznych, Wprowadzenie systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki plastikowe o i to uważam, że to jest bardzo dobry sposób. Tak samo powinno być wprowadzona też kaucja, jeśli chodzi o puszki plastikowe. Tak to ma miejsce w Niemczech, że w Niemczech można otrzymać chyba 15 centów za puszkę plastikową, i tak samo powinno być w Polsce, bo pudelki plastikowe oraz butelki szklane i plastikowe powinna być normalnie kaucja, tak? Oczywiście nie, że będzie drożej, tylko że też tutaj, jak zwykle, to się zostanie przeniesione na zwykłe klienta, tak? Ale rzeczywiście, żeby to podawać recyklingowi i żeby te puszki Trafiały bezsensownie czy butelki do śmieci, tylko były znowu odnawiane, i też żeby tutaj były skupy tak w sklepach, to by było dobre. Następnie tak cytuję: wzmocnienie rodziny taka sama płaca z taką samą pracą za taką samą pracę dla kobiet i mężczyzn. kontynuowanie, kontynuowanie wypad 13 emerytury w 2021 roku, także 14 emerytury, Większą dba, większa dbałość o aktywność seniorów, rozbudowa domów seniora, dodatkowe ulgi dla rodzin z trójką lub więcej dzieci. Koniec cytatu. No i tutaj muszę powiedzieć, że to są ogólniki. Nie ma tutaj konkretów, tak? Tam był konkret, jeśli chodzi o wejście pieszych na pasy. Tak, tutaj nie ma konkretów, tak? No bo mamy tak. Większa dbałość o aktywność seniorów. Co to znaczy, tak? Że zbudujemy im dodatkowe prace do ćwiczeń, tak? Na osiedlach. To jest za mało informacji. Przepraszam Was. Przepraszam Was. No właśnie, to jest zbyt ogólnikowa informacja. Następnie rozbudowa domów seniorów. To też jest zbyt ogólna informacja, rozbudowa, co to znaczy rozbudowa, tak, jeżeli rozbudujemy dom seniora na przykład, nie wiem, o jedno pomieszczenie 10 metrów kwadratowych, to jest rozbudowa. Budowa nowych domów seniora, tak, w jakiejś o konkretnej ilości, że powstanie 50 domów seniora w danym roku, to jest dla mnie konkretny, także to też jest słaby punkt. Dodatkowe ulgi dla rodzin z trójką lub więcej dzieci, ale konkrety, co to znaczy dodatkowe ulgi, tak że co będzie z ulga za basem, będzie minus 2 złote, albo tutaj ulga, nie wiem, do zoo, minus złotówka i to będą dodatkowe ulgi. Nie ma konkretu tutaj. Wzmocnienie rodziny taka sama płaca za taką samą pracę dla kobiet i mężczyzn. No to jest przerażający tak naprawdę punkt, tak, bo skoro to jest niezrealizowane nie w państwie polskim, to tak naprawdę gdzie są instytucje państwowe, tak, gdzie jest rząd? Absolutnie to powinno być realizowane. Ja sobie nie wyobrażam, żeby w państwie polskim było tak, że ta sama praca jest inaczej wyceniana dla mężczyzny i dla kobiet. Kobiety, tak? no to jest rzecz kuriozalna. Może być inaczej wyceniana, jeśli chodzi o intensywność, tak, o efekty pracy, że na przykład ktoś więcej pracuje, więcej zarabia albo jest bardziej efektywny. Natomiast no, to jest praktycznie przerażające, tak, jeżeli taki w ogóle, taka sytuacja ma miejsce w Polsce, no i to pokazuje też klęskę rządów poprzednie lata, to co praktycznie ten rząd PiSu robił, tak, skoro nie walczył z, takimi, z taką dysproporcją, tak, jeśli chodzi o różną pensję dla kobiet i dla mężczyzn. Kontynuowanie wypłat 13 emerytury w 2021 roku. Pytanie tak jest takie, jaka będzie waloryzacja tej emerytury, tak? Kontynuowanie, no można dobrze powiedzieć, że będziemy kontynuować wypłacanie rent i emerytur. Będziemy kontynuować, tak, że będziemy dalej pobierać podatki. No to nie jest żadne zapewnienie, to nie jest żaden punkt, jeśli chodzi o ekspozę, ekspozę ma wnieść coś nowego do polityki rządu. No także to jest kiepska sprawa. Cytuję Ochrona zdrowia przeznaczenie niemal 1 miliarda złotych na supernowoczesne centrum onkologii, pakietu badań dla każdego Polaka po 40 roku życia. Utworzenie funduszu modernizacji szpitali, kontynuacja informatyzacji służby zdrowia. Koniec cytatu, czyli ochrona zdrowia, przeznaczenie niemal 1 miliarda złotych na supernowoczesne centrum onkologii. To ok, na pewno bardzo dobry punkt. Tylko z drugiej strony pytanie, pozostaje takie pytanie, tak, czy rzeczywiście takie molochy, jeśli chodzi o szpitale, są dobre, bo potem są ogromne praktycznie kolejki. Ale na pewno to jest dobry trend, chociaż trzeba pamiętać, że no, było to już praktycznie w czasach komunistycznych, budowało się wielkie szpitale, tak, gdzie ludzi pracowało po kilka tysięcy ludzi, ludzie przyjeżdżali z całego praktycznie województwa. No nie wiem, tutaj nie jestem też specjalistą, jeśli chodzi o służbę zdrowia, ale być może lepiej tutaj przeznaczyć te środki na mniejsze ośrodki leczenia nowotworów i żeby to było więcej tych ośrodków mniejszych, tak? Aczkolwiek, no, my, tak powiedziałem, no nie znam tutaj konkretów, szczegółów. Potem mamy pakiet badań dla każdego Polaka po 40 roku życia. A przed 40 rokiem życia, to co Polacy nie będą, to nie chorują przed 40 rokiem życia, mnóstwo ludzi umiera na no, nowotwory na zawały przed 40 rokiem życia. Uważam, że taki badań, pakiet badań już powinien być po, po 25. No może po 25, no okej, okay. po 30 rokiem życia to już by było, no bo gdzieś tam kończy człowiek ta studia, tak, w wieku 25 lat, podejmuje pracę. No to już pierwsze takie badania, Powinien mieć po 30 roku życia, według mnie, w wieku 30 lat. Także to też jest słaby punkt dla mnie. Następnie utworzenie funduszu modernizacji szpitali. No tak, ale co to znaczy, tak, fundusz modernizacji szpitali, ile tam będzie, milion złotych na całą Polskę, 100 milionów złotych, czym będzie się zajmować ta modernizacja tych szpitali, tak, że co, kupią tysiąc puszek farby, wyślą do wszystkich szpitali w Polsce, nie wiem na tam jest szpitali i, i to będzie fundusz, no nie, ma, nie ma konkretów, nie ma konkretów. Kontynuacja informatyzacji służby zdrowia. No to też jest bardzo ogólne słowa. Kontynuacja informatyzacji służby zdrowia, czyli w każdej, nie wiem, w, w, do każdego szpitala kupią jeden komputer za, używany za 300 zł, i to będzie informatyzacja służby zdrowia. To jest za mało. To są ogólniki, tak? Premier powinien tutaj podać konkrety. Nie mówię konkrety, jeśli chodzi o dane, dany szpital, także że dany szpital tam wojewódzki otrzyma pięć komputerów, ale konkretnie, tak? Przeznaczymy na przykład tutaj 300 milionów złotych na wprowadzenie poprawy systemu Ewus, na to, żeby były nowoczesne komputery na, 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 na sorach, tak? Konkrety w tym przypadku, nie mówię konkrety jeśli chodzi o dany szpital, tylko sumy i co na to miałoby to pójść. Potem mamy tak, kolejny cytat. Zmiany w konstytucji w celu zagwarantowania ochrony środków zgromadzonych w pracowniczych planach kapitałowych i na indywidualnych kontach emerytalnych czyli zmiany w konstytucji w celu zagwarantowania ochrony środków zgromadzonych w pracowniczych planach kapitałowych i na indywidualnych kontach emerytalnych. No, i tutaj koniec cytatu. Pamiętam taką wypowiedź, chyba to bo też mówił premier Morawiecki na Facebooku, że to chcą zrobić, dlatego że boją się, że jak Platforma dojdzie do władzy czy Koalicja Obywatelska, to oni znowu to odwołają, tak? A jak dokonają zmiany, jeśli chodzi o Konstytucję, to nie, tego nie dokonają. No, jest to też błędne myślenie, bo przecież Platforma Obywatelska, jeżeli by wygrała wybory, to też może uzyskać taką większość, żeby dokonać tych zmian, jeśli chodzi o Konstytucję, chociaż tam też będzie potrzebne referendum. Natomiast pytanie jest takie, czy to będzie aktualne, ważne za x lat, za 10 czy 20 lat, czy to nie jest zbyt tak naprawdę tutaj sprawa, którą, którą należy wpisywać w konstytucję. Konstytucja ma zbyt ogólny, ogólny tak naprawdę zapis, natomiast tutaj, no nie wiem, tak, tutaj trzeba było dokładnie z, przeanalizować tą sprawę, bo no, może się wszystko praktycznie zmienić, tak, może wszystko ewoluować, tak, jeśli chodzi o tutaj te zgromadzenie, zgromadzenie środków na pracowniczych planach Kapitałowych. Zresztą ta, ta, samo to tutaj, te sformułowania to są takie sformułowania rodem z Perelu. Tak, jeszcze powinna być książeczka oszczędnościowa, jakaś i tak dalej. Tutaj środki zgromadzone w pracowniczych planach kapitałowych, tak, A nie może to się nazywać jakoś po, po ludzku. Tak, jakiś indywidualny plan konto człowieka, tak, czy indywidualne konto emerytalne, ta Ike, tak. Mamy, czy tego typu słowo, albo w jakiś inny sposób. Kolejny cytat. Rozwój polskich projektów przekop mierzej wiślanej, tunel do Świnoujścia, budowa centralnego portu komunikacyjnego Via Baltica, Via Carpatia, budowa ponad stu obwodnic, gazociąg Baltic pipe, e, pipe, tak, remonty setek dworców, szpitali, szkół. No, koniec cytatu. Jeżeli to wszystko zrealizuje PiS, to jestem pełen podziwu, Wątpię, żeby to praktycznie PiS zrealizował. Jest to niemożliwe, tak? Chyba musieliby wszystkich budowlańców w Polsce zatrudnić, żeby to zrealizować. Mało tego, jeszcze wszystkich budowlańców, którzy wyjechali z zagranicy, żeby to zrealizować. Także według mnie tego nie zrealizują. Ale trzymam kciuki zapis. Rozwój polskich projektów przekobierze i Wiślanej to jest na pewno potrzebne. Tunel do Świnoujścia to też jest absolutnie potrzebne. Każdy, kto był w Świnouściu, wie, że trzeba czekać na Prom. Chociaż z tego co wiem, to ten tunel już jest budowany, chyba nawet jest na ukończeniu, niedługo będzie. Budowa centralnego portu komunikacyjnego, także no to premier nie powinien mówić o rzeczach, które są już na ukończeniu, czy po prostu już są praktycznie w fazie przygotowawczej. No tutaj nie chcę powiedzieć, ale słyszałem, nawet widziałem wywiad tam chyba z prezydentem Świnoujścia, że bardzo blisko będzie ten właśnie ten. Tunel do Świnoujścia zrobiony. No więc no, nie można mówić w ekspoze na temat czegoś, co już praktycznie jest zaklepane, czy coś, co ma być robione, tak? Bo expose ma być to nowość. Tak? No rzecz to jest absurdalna. Budowa centralnego portu komunikacyjnego Via Baltica, Via Carpatia, budowa ponad 100 obwodnic. No to będzie naprawdę bardzo ciężka sprawa. 100 obwodnic, które no, mają przecież omijać miasta, żeby nie musiał ten ciężki tranzyt poruszać się po miastach. Potem mamy gazociąg Baltic Pipe, remonty setek dworców, szpitali, szkół. Wydaje mi się, że z tych wszystkich projektów to chyba będzie najbardziej kosztowny ten podpunkt. No, naprawdę, tutaj wysokie sobie stawia poprzeczkę PiS. No i oczywiście, tutaj społeczeństwo powinno ich rozliczyć później na koniec kadencji, czy rzeczywiście to zrealizują, bo tutaj naprawdę no, 100 obwodnic w przeciągu 4 lat, no to podziwiam. Dobra, kolejny cytat. Redukcja biurokracji administracji, by zaoszczędzić co najmniej kilka miliardów złotych, tak? Redukcja biurokracji administracji. Ale patrzcie, jest redukcja biurokracji administracji, ale nie ma samych słów, na przykład o tym, żeby obniżyć pensję posłom senatorom, żeby zmniejszyć liczbę tutaj posłów, tak, czy, czy senatorów, tylko redukcja administracji, biurokracji administracji. No właśnie, ale co to znaczy? Konkrety, tak? No, właśnie, czy to też jest dobre, no bo ludzie, którzy pracują w państwowce, stracą wtedy pracę. Kolejny punkt, punkt, kontynuacja reformy wymiaru sprawiedliwości. Kontynuacja reformy wymiaru sprawiedliwości. No to też jest zbyt ogólny punkt, jeśli chodzi o premiera Morawieckiego, tak? No nie może premier wychodzić na, podczas ekspozycji i mówić takie ogólniki, tak? No to ja też mogę wyjść jako premier, powiem, będzie tak. Reforma będzie budownictwa, reforma wymiaru sprawiedliwości, reforma służby zdrowia, reforma będzie opieki społecznej, reforma będzie tutaj nie wiem czego jeszcze, no tak. No, to jest zbyt ogólnikowe tak naprawdę stwierdzenia. Kontynuacja reformy wymiaru sprawiedliwości. Wiemy, że ta reforma jest realizowana przez PIS, też jest bardzo często kont kontrowersyjna, krytykowana, ale co konkretnie? Kolejny podpunkt, uczciwa konkurencja, największe i najbogatsze firmy świata muszą płacić podatki tam, gdzie czerpią zyski. Należy też skończyć z, z rajami podatkowymi i walczyć z mafiami VAT. Nie, tak, to jest ten podpunkt. Czyli tak, uczciwa konkurencja. Największe i najbogatsze firmy świata muszą płacić podatki tam, gdzie czerpią zyski. No ale czy to się odnosi tak naprawdę tutaj do Polski, tak? No bo tutaj, jeżeli to by odnosiło się do Polski, to powinno być, że największe firmy świata muszą płacić podatki tam, gdzie czerpią zyski. I tutaj, tak, jeżeli czerpią zyski w Polsce, to powinni płacić w Polsce teoretycznie, tak? Czy tam w praktyce? No nie wiem, jak to jest, jak tutaj. Rząd zamierza to realizować, bo ja wiem, że na przykład firmy mają siedziby, mają oddziały tylko w Polsce, a siedziby mają za granicą. No więc to nie jest takie proste, nie można tego jednoznacznie określić. Należy też skończyć z rajami podatkowymi i walczyć z mafiami VAT. Ale raje podatkowe są na całym świecie, to nie jest jakby domenach Polski, to nie jest jak wymyślone przez Polaków, tak? Raje podatkowe są wszędzie. Walka z mafią VAT to też nie jest nic nowego, bo to już praktycznie PiS realizuje, tak? Wiemy o tym, jaki skutek dopiero zobaczymy. Więc no nie ma ani jednego w tym w, w, praktycznie w, w tym ekspoze punktu, który można by powiedzieć, wow, to jest super, coś. Ciekawego pis wniesie coś nowego, albo jest to powtarzanie tego, co już było, albo zbyt y, ogólne słowa, y, brak konkretów, albo też plany, takie jak budowa 100 obwodnic, które wydają się nierealne na pierwszy rzut oka, tak? Wiemy przecież, jak to pornie szły budowy autostrad w Polsce, tak? Jak budowano stadiony na euro, praktycznie 2012, na ostatnią chwilę, a tutaj 100 obwodnic ma nagle być wybudowane, otwarcie przetargu, rozstrzygnięcie tego przetargu, później jednak firma się zwinie, potem przyjdzie kolejna, wątpię, żeby praktycznie. Tutaj zrealizowano to z tych, tych 100 obwodnic, znając polskie realia. Także to ekspozę absolutnie kiepsko, według mnie, wypadło. No, chciałbym coś tutaj docenić w tym expose. No, chyba to jest budowa tego tam centrum onkologii, tak, za miliard złotych. To chyba jedyny plus, bo naprawdę ciężko tutaj powiedzieć jakikolwiek plus na temat tego ekspoze. Także, dla mnie, no, ja tutaj nie widzę pozytywów. Ale to jest moje zdanie. Napiszcie w komentarzu, co na temat sądzicie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!